Cześć, z tej strony Patryczek.pl i witam was w kolejnym odcinku z gry Modern Combat Versus i dzisiaj pokażę wam nową postać, która została dodana w ostatnim update'cie. Nawet chyba nie było update, tylko po prostu została Jezus Maria, jak mi się plącze język. Ostatnia postać, która została dodana. Jest to, teraz nie wiem jak ją wymawiać, czy czapka, czy chapka. Także ja będę musiał mówić czapka, no bo ma tą uszatkę na głowie. No wiadomo, tak? Ma mieć takie barwy rosyjskie. Teoretycznie ma przypominać taką ruską bardziej postać. Czapka. Fajną ma broń, ponieważ jest to broń podobna do broni Shift. Jest to shotgun strzelający elektrycznymi wiązkami, który no nawet nieźle zadaje obrażenia. A jej specjalna umiejętność jest to Zap Trap, czyli pułapka elektromagnetyczna, która utrzymuje przeciwników w miejscu, ale oni dalej mogą strzelać, no nie? Czyli takie jakby nie to co ma Juke, że wszystkich stanuje, tylko ona po prostu ich zatrzymuje w miejscu. Rzuca taką jakby kulkę, ona się otwiera i wszyscy tak dziu i ich trzyma w miejscu, no nie? I wtedy ona może sobie podbić i wszystkich pozabijać ładnie, bo jej shotgun jest naprawdę spoko. A spytacie się jeszcze, jak tą czapkę zdobyłem, skoro miałem tam zero, tam bardzo mało, tak? Tych meczy wygranych, albo nawet zero, bo nie wygrałem chyba ostatnio meczyka, bo w ogóle nie grałem ogólnie. Ostatnio Gameloft zrobił taki konkurs, że 1500 osób, które zostaną wylosowane, bo tam były taki na ich stronce konkurs, że trzeba było się zgłosić. I można, i 1500 osób wylosowanych wygrywało, no nie? No ja jestem jednym z tym 1500 osób elo. Także poczekam sobie chwilkę. Tak właśnie to strzela bardzo ładnie, no nie? Bardzo fajnie się ładuje. Wszystko jest super. Kurczę, no mogli chwilę poczekać. Tak wygląda Zap Trap. Dobra. Musimy tutaj trochę bliżej jednak być przeciwników, także tutaj okej. Okay. Sorki, już idę. Nie kontestuj mi zona. Koleś. Spokój się. Gdzie on jest niby? Dobra, ładnie. Sztygnojku. Czapka inna. Dobra, łatwo. Ajajaj, Juke mnie diabnął. Nie zdążyłem szybciutko się ukryć, bo rzuciłem Zap Trapa. Nie byłem w ogóle... Nie miałem w ogóle jakiegoś takiego... w myśli, że tam może być aż tak dużo. O kurde, tam jest Knox. Tutaj jest jego wieżyczka. Good morning. O nie. Zastunował mnie Juke. Właśnie. Stan Juka jest o wiele lepszy, ponieważ nic nie możecie zrobić. Stoicie w miejscu, nic nie możecie zrobić. Natomiast czapkę można jeszcze zabić, tak jak wtedy ona mnie zastanowała, a ja ją mogłem zabić. Także za specjalną umiejętność ma dla mnie minus, ponieważ nie jest to jakaś super rzecz. Natomiast za... Oj, widzicie, się trzymają, no nie? To ich tak ściąga. Ale no, to nie jest taka super umiejętność. W ogóle jeszcze ich wyeliminowałem. Dobra. I trzymamy się tutaj, chłopaczki. No. Stoimy i czekamy. Tam idzie samuraj. Wing wing. Dobra. Samuraj dostał w pierdziel. O kurde. W papulce dostał samuraj. Chodź, Blaze. My tutaj to zrobimy. Zrobimy im backstage'a. Tutaj jeszcze był koleś chyba. Ajajaj, widzicie, trzech ściągnąłem i to jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony trzy bronie na was patrzą i to jest ciężko naprawdę wyczaić, co zrobić, no nie, w tej sytuacji. Także mi się ten Zap Trap osobiście nie podoba zbytnio. Jej shotgun jest naprawdę bardzo fajny, bo strzela o wiele lepiej od shotguna Towera, ale jest taki fajny, no nie?
I też, no nie jest takim, a nie jest też ona Shift, która ginie po 5 sekundach. No jeszcze raz, dobrze. Jeszcze zaptrapa miałem rzucić. No niestety przegramy ten mecz, aczkolwiek, jeżeli patrząc na moje statystyki, to ja się moją czapką spisałem. Także, o, kapczurnęliśmy. Zostawić mi tego zona, źli ludzie. O nie! Dobra, trzymajcie teraz chłopaczki. Ostatnie kilka procencików i jak to wygramy, to będzie bardzo ładnie. O nie! Dupa. Przegraliśmy. Także dziękuję za... chociaż? Wow. Taka zdjęta walka, jeszcze nie spodziewałem się tego. Zostawić mnie. Zostawić mnie. Dobra. O. O. Ale to jeszcze musi być chyba. No, capturing. Jest. Extended battle. Jak to wygramy, to jest boskie. Jest. Wygraliśmy to. Zarąbiście wyrównany mecz. Naprawdę, bardzo mi się spodobała ta walka. 100% do 99%. Wow. Naprawdę spoczy. Ale byłem ostatni, najmniej miałem score. W ogóle zobaczcie, jaki u nas był wysoki score. Wszyscy mieli ponad 3000, to się rzadko spotyka. To u nich ten Nox, 29 poziom, w sensie no poziom postaci, nie. Tylko było poziom postaci 7, ale 29 poziom bohatera. 1400 miał skora. 14 eliminacji miałem. Zone final shots 10, headshotów 1. Zone score 1310, bo oni tam ogólnie to siedzieli w tym zonie, dlatego dużo dostali tego expa. Myślę, no, skora. Ja tam akurat zona ominąłem troszeczkę. Także, ale naprawdę wow, super mecz. Także widzicie, czapka z jednej strony ma bardzo fajną broń. Broń mi się bardzo podoba. 10-strzałowy shotgun, dużo zabiera, fajna broń, spoko. Great match, też mi się tak wydaje, ale niestety nie będę was rejtować w tej chwili. Także czapka naprawdę zasługuje na plus, jeżeli chodzi o broń. Natomiast jeżeli chodzi o specjalną umiejętność, nie podoba mi się ona do końca. Jest zbyt słaba. Ponieważ, wiecie, z drugiej strony, gdyby ona miała lepszą umiejętność, to by była broken. Aczkolwiek, no taki na przykład, no nie wiem, jakiś strzał na daleką odległość, że wysyła taki jakiś super pocisk, jak ma Monark, no nie, że tam może nie całe HP, tylko takie bardzo dużo, no nie, że tak, wiecie, na odległość może walnąć taki piorun. To by było fajniejsze. A ten Zaptrap jest ok, ale dupę nie urywa. Także dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj pokazałem wam czapkę, jeszcze wam pokażę czapkę. O tak, o, specjalist Dio32 Shotgun Zaptrap 4122 health'a, ale na początku ona ma tyle health'a co Shift. Także na początku szybko ginie, dopiero później jak się upgrade'nie, to dopiero zaczyna się gra. Damage 1426, no tymczasem Shift, zobaczmy na Shift, bo one są bardzo podobne postacie. No, Shift i ona mają bardzo podobne bronie, jeżeli chodzi o to. Ojejejej. Shift i ona mają bardzo podobne bronie. Takie bardzo, bardzo podobne bronie. Tylko że różnią się umiejętnościami, ale mi się o wiele bardziej podoba jednak umiejętność Shift niż umiejętność czapki. Ale i tak dla niej bardzo duży plus, że nie jest takim na przykład Seven, taką na przykład Seven, która jest ciężka do gry. Próbowałem nią grać, jest naprawdę ciężka. Revolf jest akurat spoko. Także dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj widzieliście czapkę. Czapka pokazała na co ją stać, bo naprawdę się spisała. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Hej.